No cześć, witajcie. Zaprezentuję wam tutaj mój nowy nabytek z tego roku. Kupiony jakoś tam latem, ale dopiero teraz był czas, żeby go tu zaprezentować i trochę omówić. Jest to WSK 175, tak zwana czwórka, wersja Kobuz i to jest dodatkowo jeszcze ta wersja tak zwana łezka, czyli z tym bakiem takim, że tak powiem, półokrągłym. Boczki metalowe też takie półokrągłe. Lampa w taki sposób wykonana. Takie charakterystyczne cechy. No motocykl jest z 76 roku. Zachowany praktycznie cały w oryginale. Drobne tam miał mankamenty. Przejechane jakieś tam 8 tysięcy kilometrów. Prawie 9. No początkowo kupiłem go z zamiarem takim, żeby zachować go w oryginalnym stanie. Ale jednak po bliższym tej przyjrzeniu się stwierdziłem, że niestety no trzeba będzie go poddać takiej kompleksowej renowacji i tak pomyślałem, że może ile osób opyta o te WSK-i u mnie, że zacznę po prostu taką serię i zaprezentuję po prostu, jak będzie wyglądał remont tego motocykla u mnie, w jaki sposób tutaj będę to wykonywał, no i jakie tam koszta mniej więcej poniosłem, żeby odnowić ten motocykl. No powiem wam szczerze, no trochę szkoda mi go malować i tak dalej od nowa, ale no niestety błotniki już były malowane przez kogoś wcześniej, także no to już wyklucza taki oryginał pełen. No i widzicie, jak się przyjrzeć szczegółom, no to są tu zaprawki, są tu obicia i tak dalej, no i niestety są też wgniotki na baku, dosyć takie, dosyć duże, no i nie wygląda to tak super, nie? O, tak samo na lampie i tak dalej. Błotnik ogólnie jeszcze jest trafiony, tutaj była jakaś przygoda w tym motocyklu, bo zobaczcie sobie te otwory tutaj. One powinny być w linii amortyzatora. To też jest tutaj coś przekoszone, chociaż tutaj wygląda to wszystko na proste, ale jakaś przygoda była. Ale na szczęście przód, cała rama jest prosta. Tu nie ma żadnych problemów. Felgi są też ładnie proste. No niestety motocykl był trzymany w złych warunkach i ten cały chrom już jest no nie do odratowania. Felgi trzeba będzie pochromować, ewentualnie kupić nowe, zależy co tam wyjdzie taniej, ale będę się starał raczej zachowywać oryginalne części. No na płycie na pewno kompletność tego egzemplarza, bo tutaj wszystko to co potrzebne jest, instalacja działa nawet i tak dalej, chociaż tam jest problem z ładowaniem, ale są najważniejsze kierunkowskazy, tak zwane bańki, czyli te półokrągłe chromowane, to jest bardzo ważne, żeby w tym motocyklu było. Mamy oryginalny przełącznik kierunkowskazów, bo to też jest taki mały niby element, ale ciężko już teraz dostać takie rzeczy. No widzicie, ręce czarne, no bo jak się jeździ WSK, no to niestety rączki czarne są. Co tu jeszcze o tym motocyklu? No wiadomo, zawieszenie jest chrom niby ładny i tak dalej, ale już trup, nie? No to zawieszenie ciężko chodzi, dobija po prostu cały czas. Silnik o dziwo chodzi, za chwilę przejdziemy do silnika, odpala i tak dalej, ale skupimy się jeszcze na tym przodzie. Tak jak mówiłem, ten błotnik jest do wymiany, ślimak licznika działa, także tylko tam jakieś czyszczenie i tak dalej. No felgi do renowacji, przód, błotniki tutaj nie wiem, jak się rozbierze to się okaże, że to jest krzywy błotnik czy coś innego. No takie standardowe, to praktycznie większość WSK ma te otarcia, gdzie błotnik ociera. Co tu jest? No lampa jest kompletna, stacyjka działa, licznik też, także tutaj nie ma jakichś kosztów. Kupiłem ten motocykl jako nieodpalający, bo ten motocykl nie odpalał, nie wiadomo co tam z nim było. No rozebrałem zapon, ustawiłem, wymieniłem gaźnik, bo Pegas oryginalny był szmelc, wymieniłem go, miałem tutaj taki gaźnik od Jawki, on też jest taki nie za ciekawy, bo przecieka i tak dalej, no ale udało się ten motocykl odpalić. Motocykl chodzi, widzicie, słyszycie takie pikanie. Pikanie jest od akumulatora, bo on pika sobie, że nie jest ładowany, czyli podczas jazdy po prostu się rozładowywał cały czas. Takie ma tam zabezpieczenie ten akumulator. No mówię, najgorszy, szkoda, że ten bak nie odbyła do ratowania, no bo tu są te wgniotki i to nie wygląda tak fajnie, chociaż tutaj widzicie, lakier jest kurczę ładny. Chyba, że ktoś by chciał, ma taki bak na zamianę, w takim stanie, żeby szło go tam pomalować, a ja mu oddam ten, nie ma problemu. Możemy tak zrobić. Siedzenie, jak widzicie, zmęczone, ale cały czas oryginalne, także tutaj nie będzie dużo roboty, tylko pokrowiec wymienić. Listwę się wypoleruje, gąbka pewnie do odratowania.
amortyzatory. Jak widzicie tutaj, no oczywiście praca to też szmelc jest, tutaj już ten chrom no też nie od ratowania, na szczęście te dolne szklaneczki idzie kupić, górne do pomalowania, ale najważniejsze, że jest to logo Polmu Krosno, czekajcie, zapiałostrość jest. No i to co tu widzicie, no wszędzie, no szkoda, że ten motocykl stał w takim miejscu, gdzie ta korozja na niego mocno zadziałała i no jak na ten przebieg, no to jest naprawdę tutaj trochę słabo, nie? Jest też trochę krzywy tylny błotnik, ale to jest też standard w takich WS-kach. Widzicie, sobie trochę tutaj odchodzi od normy. No na szczęście lampa w całości. Któryś kolor chyba ten, o, ten jest popękany. Ale mam takie jeszcze, to się wymieni. Nie ma problemu. No wydech niestety ma tutaj taką dziurkę. Nie wiem dlaczego. Pierwszy raz się spotykam, żeby miał wydech dziurkę i tutaj sobie spali normalnie wylatują tą dziurką. Ale no na szczęście wydech idzie kupić nowy, także jeszcze tam jakieś mam, może coś tam dopasujemy. No jak widzicie, olej tutaj się leje, no. Odpaliłem ten motocykl tylko po to, żeby zobaczyć, czy po prostu to w ogóle chodzi. No bo jak wiecie, kupno motocykla, który nie odpala, ma plus i minus. No minus jest taki, że nigdy nie wiecie, co tam jest w środku, w tym silniku. Co tam się wcześniej działo, nie przetestujecie go. No ale plus jest taki, że zawsze możecie mocno negocjować cenę, tak? No, tutaj na szczęście się okazało, że wszystko chodzi, biegi wchodzą, nie wypadają. Moc jest, ale no wał już jest do regeneracji na pewno, bo są drgania. No i dzwoni, mocno dzwoni ten silniczek. Ale myślę, że będzie z tego ładny motocykl. I no, pracy trochę będzie, koszty będą, ale nie jest aż tak źle. No bag jest fajny, bo nie jest zardzewiały, jest w miarę czysty. Widać, że ktoś tam o środek baku zadbał. No szkoda, że nie o cały motocykl, no bo mówię, tutaj do chromu będzie dużo, a najgorszy jest właśnie chrom, najbardziej kosztowny w takiej renowacji. No i tyle. No co, no odpalimy, zobaczymy, czy odpali, bo on to też czasami, wiecie, jak to odpala. Nie wiem, na rezerwie pewnie będzie chciał. Chciał, żeby odpalić. Dobra, stacyjka. Nie wiem, bez gazu. Bez gazu nie pójdzie. Poczekajcie, ciężko tak telefon utrzymać. No i kompresja jest. Jak widzicie, motocykl chodzi, ale słychać te zwolnienie w pierścieni. Też widać te wibracje, te wszystko wibracje z mało. Obroty trzyma, także silnik jest w miarę zdrowy. Nie będzie jakichś pewnie na szczęście dużych kosztów, żeby go przywrócić, bo te biegi, mówię, skrzynia raczej jest w dobrym stanie. Przejechałem nim może tam, nie wiem, z 200 km tu po polach. Nic się nie działo, także myślę, że się nic nie stanie, a ja w polu to WS-kę katuję zawsze dosyć mocno, więc taki test przeszła, że nada się do tej renowacji. No jest jeszcze ta, nie wspomniałem o osłonie łańcucha, też jest oryginalna, kompletna, nie jakaś tam pogięta, też w sumie w ładnym stanie, gdyby nie tutaj to otarcie, to kurczę, naprawdę bardzo ładna. No gumy wiadomo, sparciałe, ciężko to wszystko pracuje, no ale kobuzik moim zdaniem bardzo ładny. Myślę, że za rok będzie już w takim stanie odnowionym. No i dajcie znać, czy interesowałaby Was taka seria filmików o remoncie tego motocykla, czy ogólnie o takich pracach, które prowadzę przy swoich maszynach. Jeżeli tak, no to dajcie tam komentarz, odezwijcie się i będziemy działać. No. A jeszcze nie wspomniałem, że oczywiście silnik, numery, tabliczki i tak dalej, wszystko jest tam zgodne ze sobą. To jest wszystko z jednego kawałka. Wiadomo, wycieki i tak dalej, no ale stan był taki, że żeby go odpalić, przejechać się, zobaczyć, czy coś mu dolega. Jak widzicie, wszystko śmiga.
Zaraz jeszcze może wkleję jakiś filmik z jazdy. No i tyle. I do zobaczenia. Cześć.